O, teraz zmiana telefonu, nie wiem, może lepsza jakość będzie. I tutaj mam kolejną wiadomość, Krzysiek, do ciebie. No. Cześć Jacku, Jarku. Zaraziłam się od dzieci oglądaniem przygód i trosk na ulicy Szkolnej. Czekaj, powiększę. Kurna. O, dobra. Na ulicy Szkolnej. Odkąd odszedł świętej pamięci Wojtek, filmy zmieniły zupełnie swój styl. Na początku były nudnawe, ale teraz są ciekawsze społecznie i folklorystycznie. Z pewnością jest mniej głupich konfliktów, ale za to przyjemniejszy jest Warmianin, Krzysiu i jego oblicze. Cieszę się, że pomagacie. Zginąłby bez opieki. Szczerze współczuję straty przyjaciela Wojtka i życzę dużo zdrówka i opieki Bożej dla Krzysia oraz całej ekipy Mleczny Człowiek. Jestem w Gdańsku, odwiedziłam Westerplatte i złożyłam hołd żołnierzom poległym w obronie ojczyzny. Od Krzysia zapaliłam znicz. Wiem, że to pobożny i patriotyczny człowiek. Wysłałam także pocztówkę z Westerplatte. No jeszcze nie ma, bo patrzyłem w skrzynce teraz, to nie było nic. Nie było, tak? Nie. Aby przypomnieć zbliżający się dzień rozpoczęcia agresji niemieckiej na Polskę. Ku chwale ojczyzny. Jolanta Schojnowa. Miło byłoby porozmawiać. Buziaki. I mam numer telefonu. Masz tutaj i zadzwoń do pani Jolanty. Ja ci pokażę, a ty wybij. Dobrze wybiłeś? Na głośnik zrobiłeś? Mhm. Pani Jolanta. Nie słychać coś. Jeszcze raz? A dlaczego nie słychać? Nie. Czekaj, jeszcze raz podam ci ten numer. Masz. Pokaż, czy dobry wybijasz. Pokaż. Czekaj. Dobrze. No dobrze, no to zielona słuchawka. Włączony. Pokaż, daj mi tu. Nie dziwię się nawet. Może wyciszyłeś? Co? A nie wyciszyłeś? Nie. Może fałszywy telefon. Nie. No czekaj, jeszcze raz wybiję. No fałszywy. Zaraz zobaczymy, no czekaj. Może one zablokowały? Nie ma sygnału w ogóle. Daj. Czekaj, sprawdzę, czy tu jest. Sygnału nie ma. Nie ma sygnału w ogóle. No. Dobra, później. No, to ta, ono tak do ciebie. Ja zaraz zadzwonię do ciebie, czy będzie sygnał. Czekaj, bo ja nie dzwoń, bo ja tym telefonem nagrywam teraz. Aha. No. A do kogoś innego zadzwoń. Zobacz, czy będzie słychać jakiś sygnał. Do Rafała. No to dzwoń do Rafała. Ruszymy do Sławka. Jest! No to jeszcze raz spróbuj. Normalny jest. To czekaj, pokaż. Ja jeszcze raz spróbuję pod tamten numer. Ja dzwoniłem. No to działa. Działa! Bo żeby nie działał, to by Sławko nie zadzwonił. No tak. A sygnał jest.
O, jest. Pani Jolanta. A co było? Pani nic. No wcisnąłem. Pani Jolanta. Nie odbiera. Nie wiem dlaczego. Dobra. To za chwilę zadzwonimy. No. Jeszcze raz. Ale telefon sprawny. No sprawny, sprawny. Może zajęta. Ale miłe słowa w twoim kierunku, Krzysiek. Dziękuję bardzo dla pani Jolanty i tak dalej. No i pozdrawiamy ją. No, i pozdrawiam również. Próbowaliśmy się dodzwonić, no niestety, zaraz spróbujemy jeszcze raz. No. Bo chciała porozmawiać. A może ona zadzwoni, bo teraz numer mu się wybił. A może i ona zadzwoni, no. Zaraz zobaczymy. Fuh, Jezu, tu jest gorąco u ciebie. A ponoć takie burze idą, wiesz? Duże. Klimat się zmienił. No klimat, tak jak ten napisał tutaj. No. Ma padać strasznie mocno, zaraz zobaczymy. Co? Ponoć Warszawę zalało, wiesz? Nie słyszę. Warszawę ponoć zalało. Tak? Wyjazd na Białystok i na Poznań, czy jakoś tak? Zaraz zobaczymy. Powiem tobie, Jarek, zmienił się klimat, zmienił się wszystko, jeśli... Ale pod wpływem czego ten klimat się zmienia? Pamuk tak zmienia. Od papierosów, palenia papierosów? No, a może być. Może być. Od samochodów, za duża emisja spalin. No. Też tak może być. Może być. A kurna, z tymi telefonami. No opowiadaj, jak tam, co tam jeszcze u ciebie? A, wszystko dobrze. Wstałeś niedawno? Co? Wstałeś niedawno? No. Zobaczyłem ciebie. To tyle, tyle jedzenia przywiozłeś? Zobaczyłem, nawet i słyszałem, jak te baniaki wyciągałeś. Nie, a no ja rano przyjechałem, wyciągnąłem baniak. Co? Wyciągnąłem i wciągnąłem. No i pusty? No pusty, no. I worki zebrali. Tak. No. A worki powiesili na Nie. Co? Nie. Ale łobuzy. No, ale śmieci zabrali. A ty nie widziałeś, jak byłem? Ja ciebie nie budziłem, tylko przed pracą. A ty byłeś w domu? Co? Byłeś w domu? Teraz? Nie, rano. No a gdzie byłem? Do pracy jechałem. Nie, nie, ale ci zachodziłeś do mnie do domu. Nie, nie budziłem ciebie nawet. No ty a tu worek stał. Śmieci? No. To tam się postawi, za dwa tygodnie przyjadą i się wyrzuci. Spróbuj jeszcze raz do pani Jolanty, no. Ładna ta pani, z raczej nie zgrajewa, ale zgoniąca. Buziaczkę dałem, rączkę, policzki. Tak? O, dała jedzenie. A młoda czy starsza? W jakim wieku mniej więcej? W latach, w ciągłym wieku. W latach? W jakich latach? 30, 40 lat. A, no to taka. No. No. Poszliśmy na zaplecze, pogadałem. A dobre było jedzenie tam? No. Tak? O, ma takie same drinki do picia. Jak ja byłem na wakacjach z Marcinem, to szef, był szefa umarł, ale syn prowadzi, to ma takie same drinki, wiesz, lecznicze, wiesz, te. To nie koniaki, tylko... Nalewki. Nalewki. No.
Wiesz? I ja dwa nalewki wypiłem. Tak? No. Z nią. Tak? No. Ja tak zastanawiałem się. Jakiś taki agresywny się potem zrobiłeś? Jak wracaliście? Krzyczałeś tam dobrze? Ustawiałeś? Nie, nie, nie. Do niej nie. Do niej nie, ale mówię w aucie, w samochodzie. A bo ja krzyczałem, nagrałem w Czechów, że jeden przyszedł, jechał, stał i przyszedł do mnie na ławkę. Czy można zdjęcie zrobić? Ani pan, ani nic. Ja by prosił, by zdjęcie z panem zrobić. A to czy można? Ja mówię, 200 złotych kosztuje. Nie? A Adam Cze mówię, jak ty jesteś ze mną, to za darmo. Ja mówię, za darmo, to boli gardło. Ale... No ale jeżeli był kulturalny, to mógłbyś zrobić ale zdjęcie. Ale przepraszam bardzo, no. Czy kulturalny, czy niekulturalny, ja też czegoś muszę żyć i tak dalej. No musisz żyć, no to no. Prawda, no. No. Jeździsz, pokazujesz się, no to no. Masz prawo za zdjęcie żądać, ale jeżeli tam byłeś gościnnie, nakarmili cię tam? Nakarmili. No to mogłeś pozwolić zdjęcie. Ale nie, ja dla szefów restaurację za darmo dałem. A to taki przyjemny był facet. No to mu wszystko, Krzysiu. O, szli na baniakach wszędzie. Szli nawet i też zdjęcie robili. Tak? Zatrzymywali się, pyk, pyk, poszli. Udawali, że chcą jeść, a już jedynie nie było to, no ostatki dojechali się, nawet tylko. O, trochę frytek jest, trochę tego. A to przywoziło się jedzenia, tak? To. O, to możesz do mikrofali podgrzać. No. To kebab, kebab, tak? I tam na podłodze. I tu na podłodze? O, tu się wypierdoliło. No. Tu się wywaliło. O Boże, ty to zjesz? Przecież ty jesz? A gdzieś ja będę jadł, człowieku. O, babka ziemniaczana. O, no. No. To do mikrofali możesz i podgrzeć no. Sobie, no. No. To fajnie, wyjazd się podobał, było. Tak? Fajna. Ten paczek wek. Wek, pójdzie, wek. Zaraz jak go Fajnie było, ci powiem, w restauracji tej, w Goniądzu, nie w Grajewie. W Grajewie. Wiesz. Tam noszowniki i tak dalej. Nie widzę ich ludzi. Nie? A co, to myślisz, że źli ludzie tam mieszkają? Co? Źli ludzie tam mieszkają? Powiem tak, nie złe, ale powiem tobie, nienawidzę z tego powodu, że nie wiem, dlatego, że oni chodzili. No, to twoja sprawa. O, widzisz, jak się składa kartony? No co się śmiejesz? O, Przemyśl. Przemyślałeś? Co? Przemyślałeś? Przemyślałem. Dobrze. To cóż, dziękuję. Jeszcze raz, do 3 razy sztuka, do pani Jolanty. Do 3 razy sztuka. Jak nie, to trudno, pewnie potem do ciebie sama oddzwoni, to porozmawiasz. A, bo jeszcze do jednej osoby zadzwonimy zaraz. O, zajęty, czyli z kimś rozmawia. No trudno. Pozdrawiamy Pani Jolanto. No. Może uda się Pani dodzwonić do Krzyśka. Ale jak chce Pani Jolanto, może do mnie zadzwonić. Prywatnie, no. Tak, ma do mnie telefon. Zadzwonimy jeszcze do jednej osoby. Zaraz, ja to zrobię numer telefonu.